Witam państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Nazywam się Aga Sojala. Znacie mnie, drodzy państwo, z programów telewizyjnych oraz z mojego bloga. Drodzy państwo, zajmuję się przede wszystkim kartami tarota. Które stawiam od 13 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że moja prababcia zajmowała się kartami tarota i ja z tymi kartami wyrosłam, wychowałam się z nimi. Tarot jest częścią mnie, ja jestem częścią jego. I dlatego, mówicie pani Ago, pani czyta karty zupełnie inaczej niż wszyscy inni. Widać bardzo wiele szczegółów. Wróżby, porady w bardzo szybkim czasie sprawdzają się. Szczególnie wam polecam poradę krótkoterminową. Jest to na krótki czas, gdzie karty pokazują jeszcze więcej, jeszcze mocniej i jeszcze dobitniej. Możecie też skorzystać z mojego daru jasnowidzenia i zajmuję się również rytuałami, białą magią, przekazem różowej mgiełki. Przekaz różowej mgiełki jest to przekaz, gdzie ja z Wami rozmawiam. Podczas rozmowy wytwarza się specyficzna więź, energia przepływa. Potwierdzacie to od lat, że po przekazie różowej mgiełki, pozytywnej energii, która jest niczym puchowa kołderka, czujecie się znacznie lepiej. Czujecie się silniejsi i macie chęć do życia. Jeżeli chcesz zadać swoje najważniejsze pytanie, jeżeli chcesz rozwiać swoje wątpliwości, nie wiesz dokąd zmierzasz, zapraszam cię do mnie, do rozmowy ze mną i z moimi kartami Tarota. Znajdziesz mnie zawsze na moim blogu pod tytułem Aga Sojala oraz w programach telewizyjnych. Także jestem dla Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam was. Wasza Aga Pa.